Prawie lipiec, prawie trzy dychy na plusie. Pięknie. Ptaszki śpiewają. Pieski szczekają. Te czworonożne, bo te dwunożne do niczego się nie nadają. Pan prezydent Wałęsa łowił ryby. Okazuje się, że pan prezydent Duda też łowił. Myślę, że i łowi ryby. Pan Putin, prezydent, car Rosji. Ale jak się mówi prezydent Polski, no to tak brzmi, bo on jest do reprezentowania. Czy dużo może? Może wszystko. Może wszystko, bo może dekretować, rozumiecie? Może jednym podpisem... No, widzieliście, jak pan na przykład, pan Bolesławowicz... Nie, przepraszam, pan... Nie Bolesławowicz, pan... Lech Wałęsa, pana Słowika, taki nie pamiętam. Dużo może, prawda? Dużo prezydent, dużo. Dekrety może podpisywać, pyk, jednym, pyk. I na przykład może dużo. Stan wojenny i tak dalej. No widzieliście, jak w czarnych okularach pan Wrona, jak tego. I wyobraźcie sobie, że mamy wędkarza, nie wiem, czy mogę go nazwać kolegą, on tak zawsze mnie nazywał, ja też go tak nazywałem, ze mną pływał na ryby, nawet ze swoją żoną i pływaliśmy razem. No i było kiedyś coś takiego, że ja nie mogłem wypłynąć łódką i mówię do niego Nelson, niech ma na imię Nelson, Nelsonie, może ty byś mnie dzisiaj zabrał tam, bo on tam pływa w dół, jakby szogród i tak dalej. Ja bym sobie tylko wyszedł na wyspę ze swoim pieskiem, a ty tam byś sobie potrolował, gdzie trolujesz, wiesz. No wiesz, ja nie mam tego. A zawsze miał u mnie wejście, zawsze tego. Tak mi się odwdzięczył po paru latach. Po paru latach, po wielu dziesięciu. Myślę, że wiele się też napatrzył, nauczył, to co. Ale dobra, nieważne. Zawsze miałem, proszę bardzo. Jeszcze nie, u pana prezydenta nie pracował. Bo ja nie jestem z tych ludzi, że patrzę, gdzie kto pracuje i po prostu tutaj sobie robię jakieś tego. Nie, ja nie jestem z tych ludzi, ja patrzę, kto jest, kto, to jakie ma serce, a okazuje się, że po jakimś czasie widzę, że ktoś nie ma serca, tylko ma kamień po jednej i po drugiej stronie. Ale to dopiero, no dobrze, no twardszą ma się dupę. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek, ten mój kolega, powiedzmy tak, tak, tak go nazwę jeszcze, pracuje u pana prezydenta Dudy. W gabinecie prezydenta Dudy. Gdybym ja pracował, i teraz, no ja rozumiem, pracując u prezydenta, który na przykład, nie wiem, ma, tak jak prezydent Komorowski, lubi strzelać na przykład, lubił strzelać do, nie wiem, do rosomaków, czy tam do jakichś takich nietypowych z panem, tym, od tych penisów, co tam z penisem latał, to oni razem jeździli, strzelali do jakichś tam takich nietypowych zwierzątek w Rosji radzieckiej, znaczy w Rosji, tak. No to tak, ale tutaj kolega Nelson ma takie same hobby jak kolega Andrzej Duda, pan prezydent kolega Andrzej Duda. I ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wykorzystać społecznie takich układów. Ja, gdybym pracował w gabinecie pana prezydenta, ja rozumiem, że pan prezydent po tygodniu już miałby dosyć. Ale ja bym powiedział, panie prezydencie, ja do pana przyjdę za miesiąc, ale proszę chociaż tutaj na to spojrzeć, na to. Przecież pan też, skoro pan łowił ryby i łowi ryby i będzie łowił, to pan wie, na czym to polega, chociaż cząstkowo. Powiem wam, nie wykorzystać takiej, to nawet nie jest okazja, ale takiej konieczności, to jest to, to nie wiem, no to jest dramat. To jest drama. Kolejny znajomy, dobra, jego to rozgrzeszam, bo on tam ma kupę, tam dzieci, dzieci różne i to. No dobra, też nie będę mówił, żeby nie skojarzyć. No ale grubo. Chciałem, żeby coś przepchnął wędkarskiego. Ale społecznie ten, on, jak jeśli on swoje nie może przepchnąć. Rozumiem tego człowieka, który nie ma tych samych hobby. Ale nie mogę zrozumieć kolegi, który w gabinecie pracuje pana Andrzeja Dudy, prezydenta pana Andrzeja Dudy i nic mu nie powiedział. Nie, no ale może mu powiedział, tylko pan Andrzej ma ważniejsze sprawy, tak? Może do Izraela poleci? Może... Nie, no. Powiem wam tak. Nie ma słów na to.
liczę jeszcze na to, że pan prezydent Andrzej Duda odwiedzi sklep Zbyszka Mormyszki na Woli, bo no, nie mogę powiedzieć, że obiecał, ale powiedział panu Zbyszkowi jeszcze, jak jego tata żył w zeszłym roku na uroczystości, gdzie byli powstańcy warszawscy. No, jego tata umarł. Paru dni mu zabrakło, chyba tygodnia, czy troszkę więcej jak tygodnia, do 100 lat. Niebywałe. I spotkał się pan Andrzej Duda z tatą Zbyszka Mormyszki i rozmawiał ze Zbyszkiem Mormyszką. Zbyszek zaprezentował w takim etui drewnianym, takie blachy. Podobno pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że no tymi blachami nie będzie rzucał, bo aż szkoda, żeby je zerwać. No, bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Ale no, nie tyle powiem, że obiecał, ale powiedział, że przyjdzie do Zbyszka do sklepu. Parę tygodni temu rozmawiałem ze Zbyszkiem. Z tego, co wiem, to chyba pana Andrzeja Dudy nie było. Ale mam nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda przyjedzie do sklepu Zbyszka Mormyszki i Zbyszek mu naświetli, jaka jest sytuacja, gdzie trzeba przełożyć pewne siły, pewne finanse, żeby uratować, tu nie chodzi tylko o ryby, nasz kochany ekosystem. Także liczę na to, że pan Andrzej Duda, prezydent Polski, dotrzyma słowa również i w stosunku do nas, Polaków. W świecie, powiedzmy, no tam Karol Strasburger łowił ryby, tam jak się nazywał ten pułkownik Kwiatkowski? No. Marek Kondrat. Tak. To dużo takich tego tam łowią Religa. Ryby. Kto? Religa. Religa nie żyje. No ja wiem. A, no, no ale mówimy o tym, co żyje. A Robert jak on się nazywa? No Robert Czebi. No Robercie, no taką sławną gwiazdą jesteś. Ja tutaj nie widzę, żebyś nam pomagał, ale jesteś mądrym człowiekiem. Ile my mamy potencjału? Zobaczcie, zawody aktorów, tego tam. No Remki, nie Remki, tak, którzy już są dobrze spowinowani z tymi aktorami, tego, no jeżdżą tylko łowią ryby, ale panowie, wy możecie wszyscy. Czy jesteście bogaci, czy jesteście biedni? Wy możecie wszyscy nam pomóc. Nie tylko pokazywać, że łowicie te ostatnie ryby. Czy wy do kurwy nędzy, że wy nie rozumiecie? Na tyle tępi jesteście, powiedzcie. No... Z tego, co Zbyszek Mormyszek mi mówił tam tego w Sejmie, tam w tych komisjach sejmowych, to jedynie Paweł, dobrze mówię, Paweł Kukiz? Tak. Paweł Kukiz się tam wziął, ale no to Pawle Kukizie, no i co z tego, skoro ja nie widzę żadnych tutaj ruchów, no. No bardzo ładny utwór Wirus SLD, jak ja was kurwy nienawidzę, jak ja was kurwy dobrze znam o komuchach, a za chwilę panie Pawle wstępuje do PSL-u, gdzie PSL się zawsze przyklejał do lewaków. No, no dobrze. Panie Pawle, jeżeli pan uważa, że tak pan po prostu parę złotych więcej zarobi, okej, ale pomóż też pan nam. Nie zarabia pan tylko sam. No. Mili, pamiętajcie. Oni, czyli ci, którzy rządzą, jak ich zwać, tak zwać, niech będą to urzędnicy. Ogólnie tak mówiąc, określając ich. Oni są do naszych usług. Oni biorą pieniądze za tryb służebny. A nie my jesteśmy do ich usług. Jest ta różnica. Ale oni traktują nas jako poddanych. A tak naprawdę to oni są sługami naszymi. Ogólnie mówię. Nie będę teraz wymieniał, czy to jest policja, PSR, czy to jest tak, siak, ten urzędnik, minister. Wszyscy urzędnicy, oni są do naszych usług. I pamiętajcie tą najważniejszą zasadę. Druga zasada, tak naprawdę jakby nad tym, nad zasada. Oni nie mają odpowiedzialności. Na papierze jakąś mają, ale ona jest w ogóle niestosowana. To jest martwe prawo całkowicie. Oni nie mają odpowiedzialności. Czyli kolejna rzecz, którą trzeba było wprowadzić w Polsce, odpowiedzialność urzędnicza.
ludzie dobrej woli, ludzie uczciwi powinni się grupować. Kiedyś mieliśmy duże konglomeraty, powiedzmy, duże fabryki, konsorcja, ale wszystko zostało rozbite przez plan Sorosa, a wykonany przez pana Leszka Balcerowicza. Dzisiaj zostały nam jedynie rodziny. I te rodziny są cały czas dzielone. Na Tuska, na Kaczyńskiego, to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Czy wy wiecie, czy wy wierzycie w Tuska, czy w Kaczyńskiego? Siła jest jedynie w nas, w małych rybkach, które jesteśmy rozdrobnieni i mamy tutaj wielkiego przeciwnika, który pożyczył Hitlerowi miliardy dolarów na wojnę, który już w czasie przed zaborami tak pokierował polityką, że największe państwo w Europie, które miało 1 000 000 km², zostało sprowadzone do Księstwa Warszawskiego. Co Napoleon powiedział, że co jest niemożliwe, puśćcie Polaków. W ogóle niebywałe. Z najbardziej walecznym narodem na świecie zrobili to, że dzisiaj mamy paradę jakichś psychopatów, którzy przebierają się za zwierzęta na smyczy i on się nazywa Polakiem. Nawet na miano Polaka. Polaczka nie zasługuje. Także my zostaliśmy w tym momencie zrzuceni na półkę niżej niż plemię. Natomiast gen jeszcze jest. Gen jeszcze jest. Gen jeszcze jest i jest ta szansa jeszcze. Jest ta szansa, bo to jest bardzo mocny gen. Uwierzcie, my Polacy mamy prawo do życia. Mamy prawo do życia takiego, do uczciwego życia. I nikt, żadne bydle, żadna łachudra nie będzie nam mówiła, jak mamy żyć. Jeżeli żyjemy zgodnie z prawem, to żadna swołocz nie ma prawa nam mówić, jak mamy żyć. Bo jeżeli my nie łamiemy prawa, to won. Ale mamy też obowiązek. Mamy obowiązek chronienia swojej małej ojczyzny. Mili, mamy prawo. Prawo. Dobra, niech tak będzie. Mamy prawo i obowiązek bronienia tych wszystkich narodowych cnót. A przeszkadzają nam już nawet nie Polaczki. Już nawet nie swołocz z plemienia żmijowego. Ale najgorsza z najgorszych sortów. To nie są ludzie, to są byty,